dobry wszystkim. Nazywam się Aleksandra Wójcik-Głodowska i jestem zastępcą dyrektora programowego tutaj w Centrum Nauki Kopernik, więc witam Was serdecznie też w miejscu, w którym ja pracuję. Ponieważ część z prelegentów nie mówi po polsku, nie posiada tej supermocy, to ja za chwilę przeskoczę na angielski i będę starała się prowadzić tą sesję po angielsku. So I'll switch to English now. Thank you. So welcome in a STEAM session. We will see today wonderful speeches. I already know somehow what it's going to be about, so I'm extremely excited about it. They are very interesting and from different areas and about different shades of art, science, and how we mix it, how we join it. And so I hope you will enjoy it. In a moment, I will introduce all of our speakers, and then we will have talks, and after we'll have time for question and answers. Okay, so I'll introduce our speakers first. Joanna Lisiecka, you already know her. She coordinates this wonderful conference. And welcome. What she does, she put a lot of effort to encourage young women so they take scientific path in their career. She does it by different projects like Girls as Engineers, Girls Go Science, and of course Lean in STEAM. Welcome. Another speaker, I will go in the order of talks, okay? Is Agata Kurzyk. She's a musician and scientist. She's awarded cellist and composer who finds inspiration in science. And at the same time, she works as a specialist in Maria Skłodowska-Curie Oncology Center and works on stem cells. Some of you could see her yesterday with this amazing performance as the cooperation with our another speaker, who is Katrin Zazeński. Welcome. She's also an artist and researcher in one. As an artist, she's inspired by the philosophical and theoretical aspects of physics and astronomy. She expresses it through photography, installation, sounds, and video. So, welcome again. And another speaker will be Bartosz Martyna, Doctor of Arts, actor, dramatist, acting consultant, performer, and director in Warsaw Dance Theatre. He's a writer and awarded performer and conducted a lot of workshops in Poland and abroad. He collaborates also with different theatres in Warsaw and theatre in Zurich. Welcome. And another speaker. I have to read because I have so many wonderful people here, so I can't remember this by heart. It's Professor Nasrin Sultanahmitu from University of Rajshahi in Bangladesh. And she's a cartoon artist. Her works were printed in different Bangladesh magazines and newspapers. She's often awarded for her cartoon works. And recently, she won the first award in the cartoon competition on climate finance issues, arranged on the occasion of Paris Climate Conference in 2015. In 2014, her first solo caricature exhibition titled Meet the Faces was the first ever caricature exhibition in Bangladesh. So welcome. Another speaker is Krzysztof Kwiatkowski, who is a film critic. He writes for different newspapers and magazines in Poland. Nowadays you may read his articles in Wysokie Obcasy. And he has interviewed big stars of cinema like Martin Scorsese, Woody Allen, Quentin Tarantino, Pedro Almodovar. Yes. And he regularly reports from the most famous film festivals, Cannes, Berlin, Venice, and Karlovy Vary. Welcome. And last but not least, Derek Ogrodny. He's a media executive and managing director in Virtual Brain.
Branded Content Agency. He co-founded Polish MTV and Comedy Central. He was associated with the media in United States, Poland, United Arab Emirates, and Montenegro. But since 2013, he organized the Warsaw series of screenings of horror films, Scary Stories. Yes, okay. Wow, amazing, right? I'm so already excited to hear the talks. So I welcome Joanna as the first speaker. She will tell us why we should care about this subject, why it's important for this conference. The floor is yours. Now I switch for Polish. Jest mi bardzo naprawdę miło, że możemy spotkać się tutaj na tej sesji łączącej naukę, technologię ze sztuką. To w sumie jest idea, która jest mi bardzo bliska i mam nadzieję, że to jest początek czegoś wielkiego. Koncepcja STEAM, czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics and Arts, może być realizowana w kilku obszarach. Jednym z tych obszarów to jest nauka dla sztuki. Tutaj mamy Agatę Kurzyk, która jest przykładem naukowczyni, która czerpie inspiracje w nauce ze sztuki. Zresztą odwrotnie też to funkcjonuje, ale dzisiaj z tego co wiem opowie nam o tym, jak właśnie co daje jej sztuka przy tworzeniu nauki. Działa? A, okay. Do tyłu. O, do tyłu. Dwa do tyłu potrzebuję. Okej, okay, nieważne. W każdym razie, kolejnym obszarem jest z kolei inspirowanie się artystów różnych dziedzin sztuką i technologią, w tym korzystanie z osiągnięć nauki i technologii. I tutaj mamy wiele znakomitych przykładów takich artystów i są to Katrin Zazeński, artystka wizualna, Bartosz Martyna, aktor i performer, Nasren Sultanamitu, artystka komiksowa, tak jak przedstawiała Ola, Krzysztof Kwiatkowski, krytyk filmowy oraz Derek Ogrodny, wybitny specjalista od horrorów. Dlaczego Science, Technology, Engineering, Mathematics? To jest koncepcja, która jest, pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, ale w Polsce zaczyna być coraz bardziej popularna. Jak widzicie, jako Fundacja Edukacyjna Perspektywy wspieramy tą koncepcję w wielu obszarach, ale jednocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że w Polsce mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Jesteśmy na początku drogi, na początku zmiany naszego myślenia na temat w ogóle systemu edukacji, który tej zmiany bardzo potrzebuje, z czego myślę zdajemy sobie wszyscy sprawę. Zmiana naszego sposobu myślenia o edukacji jest niezbędna w świetle tej rzeczywistości, która zmienia się bardzo szybko, w świetle rozwijającej się w ogromnym tempie technologii. Dlatego pokolenie młodych ludzi, jak mówił wczoraj nasz keynote speaker Steven Zipkes, to jest pokolenie, które rodzi się z technologią we krwi. Musimy spojrzeć na nie naprawdę w zupełnie inny sposób i w związku z tym musimy też od nowa spojrzeć na edukację. Niezbędna jest refleksja nad tym i zmiana. Musimy dostosować edukację do potrzeb młodych ludzi. Musimy też wziąć pod uwagę te ich kompetencje właśnie technologiczne. W tym momencie na sali obok odbywa się sesja Centrum Nauki Kopernik, STEM Educators in Action. I to jest sesja dla nauczycieli i edukatorów. Prowadzi ją dyrektor Centrum Nauki Kopernik Robert Firmhofer oraz Kuba Bochiński,
którzy pokazują przykłady bardzo mądrych i nowoczesnych działań edukacyjnych, które prowadzone są przez Kopernika. Ta zmiana w edukacji to jest zmiana, która nadchodzi. Na razie dzieje się ona przez małe rewolucje, takie, które... No i przykładem takiej rewolucji jest właśnie to, co robi Centrum Nauki Kopernik, ale czujemy w kościach, że będzie się działo. STEAM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Odczarujmy wizerunek dziedzin ścisłych jako trudnych i nudnych. Pomóżmy naszym dzieciom prowadzić eksperymenty, doświadczać, próbować i tworzyć. Nie sadzajmy ich w ławkach z podręcznikiem na kolanach, wykorzystajmy ich kompetencje i wzbudźmy w nich pasję. I tutaj właśnie zaczyna się ta relacja nauki i technologii ze sztuką, ponieważ wierzymy w to, że żeby tworzyć naukę i technologię, musimy włączyć w edukację także sztukę. I ta sztuka, edukacja poprzez sztukę powinna być obecna już od początku. Powinniśmy używać obu półkul naszego mózgu. O, jest mózg. Gdyż mamy, jak wiecie, mamy dwie półkule. Jedna lewa jest odpowiedzialna za logiczne myślenie, za mowę, rozumienie, pisanie, myślenie analityczne, zdolności rozpoznawania przedmiotów. I jest prawa półkula, która jest odpowiedzialna za kreatywność, tworzenie, zdolności artystyczne, myślenie abstrakcyjne, intuicje. Naszym zadaniem jest uruchamiać tą prawą półkulę. My w naszych szkołach niestety zaniedbujemy prawe półkule naszych dzieci, no, ale wiemy, co musimy zrobić, żeby było lepiej. Tutaj mam taką grafikę, która pokazuje badania, które zostały zrobione na University of Florida tylko że nie widać, no nic. W każdym razie z tych badań wynika, ja zachęcam do tego, żeby się z nimi zapoznać szczegółowo, z nich wynika, że studenci uczący się metodą STEM lepiej rozwiązują problemy, są bardziej innowacyjni, są bardziej wynalazczy, są samowystarczalni, myślą logicznie. Natomiast jeśli chodzi o obszar STEAM, czyli tam, gdzie ta edukacja w Stanach artystyczna istnieje, uczniowie 4 razy częściej są nagradzani za swoje osiągnięcia w szkole, 3 razy częściej są nagradzani za obecność na zajęciach. Uczniowie szkół średnich, którzy przez 4 lata uczęszczali na zajęcia ze sztuki na egzaminie końcowym, uzyskują 98 punktów więcej od tych, którzy mieli tylko na przykład pół roku zajęć artystycznych. A studenci muzyki uzyskują 61 punktów więcej z mówienia i 42 punkty więcej z matematyki. Szkolenie ze sztuki pomaga budować podstawowe umiejętności interpretacyjne i jeśli sztuka łączy się z nauką i technologią w edukacji, uczniowie uczą się lepiej w obu dziedzinach, czyli te nauka pozytywnie wpływa, nauka przedmiotów ścisłych pozytywnie wpływa na wyniki w tych artystycznych i odwrotnie. To taki krótki wstęp, a tymczasem zapraszam posłuchać naszych wspaniałych artystów. Thank you, Anna. Now we will give the object of power, the remote control, to Agata Kurzyk. And please, the floor is yours. You can walk, you can grab a microphone, whatever you wish. So she will share with us her experience, how being a musician helps her in work in the science.
It's okay? Okay. Dzień dobry. Też będę mówiła po polsku teraz. Nazywam się Agata Kurzyk i chciałabym Państwa zaprosić do mojego laboratorium muzycznego, w którym opowiem o tym, jak łączyć pasję i co to łączenie pasji, jak pomaga mi w moim rozwoju, w mojej pracy. Za szybko. No więc przygotowując, jestem muzykiem i naukowcem. Jestem czasem naukowcem samym, a czasem tylko muzykiem, a czasem i naukowcem, i muzykiem, tak jak tutaj. I zastanawiałam się, dlaczego tak naprawdę nie mógł się zdecydować na to, żeby zająć się po prostu jedną rzeczą. Po prostu, żeby zająć się wreszcie albo muzyką, albo nauką. I stwierdziłam, że przygotowując tę prezentację, że tak naprawdę to jest coś, co bardzo pociąga mnie w tym, że nie mogę zostawić ani jednego, ani drugiego. I tak naprawdę jest to eksperymentowanie. Właśnie to, co tutaj jest napisane. Ponieważ tak naprawdę eksperymentujemy od zawsze, od dziecka. Eksperymentujemy już tylko jak się urodziliśmy, potem eksperymentujemy w życiu, w kuchni, w związku, eksperymentujemy w modzie, w makijażu, we wszystkim tak naprawdę. I z czego to wynika? Wynika to po prostu z pomysłów, które nam pojawiają się w głowie. I tych pomysłów mamy tak dużo, że po prostu postanowiliśmy, że będziemy je realizować. To są te trzy rzeczy, które tak naprawdę powodują, że ja chcę zajmować się i muzyką, i nauką. A czym tak naprawdę dokładnie się zajmuję? Mianowicie gram na wiolonczeli i komponuję. W wiolonczeli gram trochę nietypowo, ponieważ podłączam sobie tam różne, przeróżne instrumenty elektroniczne, tak zwany looper, który zapętla mi dźwięk. Powoduje, że brzmi jak kobieta orkiestra, a jestem tylko sama, jedna. Ale żeby eksperymentować, ponieważ też lubię eksperymentować w muzyce, to lubię też eksperymentować w nauce. I w nauce pracuję w Centrum Onkologii. I jestem częścią zespołu badawczego, który zajmuje się komórkami macierzystymi i szeroko pojętą medycyną regeneracyjną. Różnicujemy komórki w kierunku kości, sząstki, próbujemy tworzyć nerwy, próbujemy tworzyć naczynia krwionośne. Generalnie bardzo dużo jest tych projektów i tak naprawdę też tam eksperymentuję. Więc pomyślałam sobie, pisząc wstęp do mojej pracy doktorskiej, że czytałam o embriogenezie i pomyślałam sobie, że kurczę, może to byłby fajny temat w ogóle do tego, żeby wykorzystać to w muzyce. I co by było, gdyby po prostu zakodować naukę w muzyce? A ponieważ miałam pracę do napisania na studiach kompozycji i mój profesor powiedział: pani Agato, musi pani napisać kompozycję na temat, który pani sobie wybierze, więc musiałam tutaj wykazać się swoją kreatywnością. Więc pomyślałam, kurczę, embriogeneza jest świetna, dlatego to jest, ponieważ jest to podział komórek, z pojedynczej komórki dochodzi do podziałów, do coraz większych podziałów komórek, do różnicowania się ich, powstania zarodka, a następnie tworzenia się nowego życia. I uznałam, że to jest świetny materiał, więc wzięłam wiolonczel i zaczęłam eksperymentować. Zaczęłam grać i z tego powstał utwór, który nazwałam Embryo Cells. I chciałam Państwu pokazać także, jak wygląda partytura. Partytura wygląda z pozoru też dosyć tradycyjnie, gdyż też są nuty. To wszystko jest napisane odręcznie, więc wymagało to też dużo pracy. Ale jak Państwo spojrzą dalej, to okazuje się, że także w partyturach możemy wykazać się także kreatywnością, ponieważ muzyka jest językiem uniwersalnym i możemy też tworzyć własny język i pisać tam tak, jak chcemy, jak czujemy, to, co chcemy zagrać i przekazać innym. I w taki oto sposób powstał ten utwór i pomyślałam sobie, że to jest niesamowite, że tak naprawdę mogę wykorzystać naukę do muzyki. A co mi daje muzyka do nauki? No, przede wszystkim jest tutaj po prostu długa lista samych pozytywów, które daje mi nauka, daje mi muzyka w nauce. Przede wszystkim jestem bardziej zorganizowana. Tutaj będę klikała dalej i pokazywała te wszystkie cechy, ponieważ nie mamy tyle czasu, żebym mogła o tym opowiadać. Natomiast chciałabym skupić się przede wszystkim na tym, że daje mi dużo większą intuicję. Mam dużo szersze spojrzenie na dany problem, a jednocześnie pozwala mi na to,
że poszukuje wielu możliwości rozwiązania jednego problemu, co jest niesamowicie ważne w nauce, żeby po prostu ciągle poszukiwać. Jeśli jeden raz się coś nam nie uda, to próbujemy dalej i dalej, co powoduje także, że jestem bardziej odporna na porażki i nie zniechęcam się, kiedy nie wychodzi mi coś za pierwszym razem. Oczywiście ta lista, jak Państwo widzą, jest bardzo, bardzo długa, ale co dla mnie jest najważniejsze? Najważniejsze jest dla mnie to, że tak naprawdę to połączenie i to wykorzystanie pasji i łączenie tych dwóch rzeczy pozwala mi na to, że ja czuję to, co ja robię. A jeśli czuję to, co ja robię, to oznacza, że ja to na pewno wykonam i zrealizuję. I to jest tak naprawdę taka oczywistość, oczywista oczywistość, którą nie dostrzegamy, a która jest niesamowicie ważna. To jest tak zwana ta wartość dodana, gdzie 2 plus 2 równa się 5, a nie 4. I zawsze to te nasze pasje, pomimo tego, że zajmujemy się zawodowo innymi rzeczami, zawsze dodadzą nam po prostu rzeczy, których nie byśmy w stanie sobie wyobrazić, gdybyśmy zajmowali się tylko jedną rzeczą. I to jest to, o czym mówiła oczywiście Asia, o prawej i lewej półkuli, ale to jest właśnie ten cały nasz środek, to jest to całe clue tego, o co w tym wszystkim chodzi. I na sam koniec, przygotowując tę prezentację, znalazłam taką fajną sentencję, która uważam, że jest właśnie przyszłością tutaj naszego działania i wykorzystywania artystycznych, sztuk artystycznych w nauce i nie tylko w nauce, w technologiach. Mianowicie, że tak naprawdę nauka jest w dzisiejszych czasach po prostu sztuką i będzie sztuką i tak naprawdę powinniśmy ku temu jak najbardziej dążyć. Dziękuję bardzo. Thank you, Agata. Now I welcome Katrin Zazeński, who will tell us about contemporary female artists, including herself. Hi, thank you, everyone. So I am going to tell us a little bit about STEM, the situation between STEM and contemporary art. So what is this relationship between science, technology, engineering, and math, and art? How do these systems influence one another? How do they come together, and what does this look like? Artists being inspired by science and innovation is not a new thing. But it's not often talked about in the greater population from the perspective of contemporary fine art, which is what I consider myself, a contemporary fine artist. And when I say contemporary, I mean artwork that is not necessarily driven by notions of beauty, but rather work that is driven by its conceptual framework, so what's informing the work. I've decided to introduce you to 7 contemporary female artists today, including myself, who make art that has a very strong relationship to science and STEM fields, science and or STEM fields. These examples aren't even a fraction of what is out there right now and what has been out there for many years. They represent a range of conceptual, aesthetic, and sensorial experiences. So it's my goal today to share with you a few examples of the ways in which art and STEM works comes together to create not art at the service of science and not science at the service of art, but rather a new system of understanding the varied and interconnected ways that we experience this world. So it's really more about a partnership than one working for the other. So I'll start with some images of my own work. These two photographs are part of a series that I've done while I've been here in Warsaw. I'm here with the generous support of the U.S. Fulbright grant, on a U.S. Fulbright grant. And I'm here working with physicists and astronomers in Warsaw. My primary interest in this collaboration is really the similarities between our fields and how we think as scientists and artists. We're both encouraged, and it's a part of our job to really retain that sense of curiosity and exploration and question how we perceive the world and translate that in a new way.
These photographs were specifically inspired by ideas about the relationship of time and space, multidimensionality, and the information in the form of waves and energies that surround and occupy our bodies at every moment that we're simply unable to perceive and measure yet. So the next artist that I'd like to introduce is another artist from the US. Her name is Heather McGill. Where the form of her sculptural objects are typically inspired by astronomical drawings, patterns of planetary rotations, or as we can see here, the schemata for a toy model of the American Space Station. So the shape of this sculptural piece is inspired by a toy schemata. The form was cut using the plans for the toy model, while the hand-painted patterns on top of the form are related to contemporary fashion and notions of camouflage. Not only are the forms and patterns within her work inspired by science, but she also physically makes the work through use of digital fabrication processes like CNC fabrication and laser cutting. Unfortunately, and I'll say it here now specifically, these images just don't do these works justice. So many of them, you really have to see them in person, in the space, to experience the full, to get a sense for the full experience of these works. For example, this installation where you only see the headless body here in a sea of black, that's a physical installation that you walk through to experience sound and how it informs your body. But this is an installation by Polish artist Katarzyna Mirszak, whose work uses the energies and patterns observed from her own body to create the artwork, which exists as an immersive installation. This piece is created by monitoring her sleep patterns through analysis like EEG, blood oxygen saturation levels, respiratory movements of her chest and abdomen, etc. And this was all conducted at the Sleep Disorder Center at the Institute of Psychiatry and Neurology here in Warsaw. She then worked with the composer Rafał Zapała to create an immersive sound installation that interprets all of this data that was recorded from her body. The next artist I'll talk about is, again, American artist Tara Knight. And this is just an installation pic of her work, Solar Variations, that was done in collaboration with physicist Adam Bergeser and artist Michael Trillo. Together, they created an interactive video installation that reinterprets the sun setting over Southern California. She has a really great project description on her website that I'll just read from right now because it's actually a really complicated system that she's created for this. Two photodiode sensors were placed on the west-facing windows of the lab with red and blue filters positioned in front of them. These diodes drove square wave generators attached to speakers, producing dissonant sounds with differing frequencies. As the sun set and its color moved from the red end of the visible electromagnetic spectrum due to refraction, the sound produced shifted in tone and volume, and so it became an audio representation of the setting sun. This was the basic idea collecting method used to create this installation, which also featured an interactive video of the sun during a synthetic 24-hour cycle, which was also manipulated by the ambient sound of the room within the installation. And you can see a picture of that synthetic 24-hour cycle of the sun on the diagram in front of her. The next artist I'll talk about is from Scotland. Her name is Katie Patterson. And this is her piece, Earth, Moon, Earth. But what we see here are the radio transmissions that were written in Morse code and sent from the Earth to the surface of the Moon, and then were received back to the Earth. The message that was sent was a translated version of Beethoven's Moonlight Sonata. Of course, there's a loss of information in this process, which is how the recomposition has been arrived at. The recomposition was translated into musical score and is played on a self-playing piano. So I have a quick clip of that. Can you access the website? Just to give you a sense for what it sounds like. Maybe not.
Great. It's at the bottom of the page and just hit play. All the way down at the bottom. Yep, just hit play. Some similarities in there. The last artist that I'll close with is a German artist. Oh. We'll pull up her image in a second. Is a German artist Bettina Forget, whose project I wanted to end with. These are her drawings, because of its connection to why we're all here today. The project is called Women with Impact, and it's a series of drawings that are soon to be 3D printed models of the 27 moon craters that are named after women, of the total 1,605 named craters within the Moon Atlas, which translate to 1.7%. This is taken from the project description on her website, quote, "Naming something, especially a place, is an expression of ownership. It is also a political means of controlling discourse by superimposing the established dominant culture on otherwise neutral ground. In this power structure, here enacted by the International Astronomical Union, women are not a part of the equation. But what is lost when the female presence is omitted?" End quote. So I'll leave us here with that question. I believe it's fitting as we all sit here today discussing the role of women in traditionally male-dominated fields and how we can work today to shape a more brilliant future together. Thank you. Thank you, Catherine, for your inspiration and inspired talk. So next is Bartosz Martyna, who will tell us about this marriage of science and art with a focus on dance. Ladies and gentlemen, będę mówił po polsku, bo myślę po polsku, cytując klasyka Wajdę. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę, że mogę tutaj być, że jest przestrzeń na to, żeby móc jako artysta być w przestrzeni zarezerwowanej dotąd dla nauki. Jest to bardzo ważne, żeby pomiędzy tymi dwoma dziedzinami był dialog. Będę też mówił pewne truizmy, o których pewnie Państwo bardzo dobrze wiecie, ale pewnych rzeczy nie da się uniknąć, żeby wyjaśnić jasno i precyzyjnie, o co mi chodzi. Proszę nie zwracać uwagi, nie będzie żadnej prezentacji. Operuję głównie słowem w swojej pracy, więc mam nadzieję, że ten przekaz mi wystarczy. Czym się zajmujemy w Warszawskim Teatrze Tańca? Między innymi, bo to oczywiście nie jest jedyny i główny nurt, ale zajmujemy się interdyscyplinarnością, czyli różne dziedziny sztuki staramy się połączyć w jeden wspólny konglomerat, który tworzy jeden wspólny organizm działający i funkcjonujący wspólnie. Naszym narzędziem w dużej mierze jest improwizacja, co też miało miejsce przy spektaklu Kolaż. Jest to też gra słów z dziedziny plastyki i cyklisty, gdzie połączyliśmy różne dziedziny sztuki w improwizacji. Był to taniec, było to słowo, czyli tak zwane aktorstwo dramatyczne. Była to muzyka, zarówno elektroniczna, jak i żywego planu z trąbką, a także multimedia, czyli coś, co w sztukach performatywnych jest obecne. Nie jest to może na takim stopniu zaawansowania, jak byśmy chcieli. O przeszkodach, które to sprawiają, powiem później. I teraz bardzo się cieszę generalnie, że byłem na też wykładzie Digital University. W pierwszej części było bardzo dużo słów, których nie rozumiem, jest to obcy świat, obca nomenklatura. I teraz zależałoby nam, mówię teraz w imieniu artystów, ale głównie w swoim, żeby jakoś te dwa światy ze sobą zbliżyć, połączyć
i żeby dać, nazwijmy to, przeciętnemu zjadaczowi chleba możliwość obcowania zarówno z technologią, jak i ze sztuką. Zresztą jedna z pań prowadzących powiedziała, że co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o sprzedaż produktu, emocje. Zgadzam się z tym, emocje są bardzo ważne i nad emocjami właśnie staramy się pracować, operując różnymi dziedzinami sztuki. W czym jest problem, jeżeli chodzi o działalność artystyczną w zderzeniu z nauką i z technologiami? Są to na tyle odrębne dziedziny, że niewiele wiemy o swoim istnieniu razem. I myślę, że takie miejsca jak to bardzo dobrze mogą temu służyć, żeby właśnie w jakiś sposób móc tę współpracę zadzierzgnąć, nawiązać i móc ją kultywować. Na przykład wyobrażam sobie taką sytuację jako twórca, że chciałbym stworzyć balet hologramów. Mam taką ideę fix, że chciałbym, żeby w całym balecie wszyscy tancerze byli hologramami, prawda? I teraz pojawia się pewna bariera, niestety, ale główna zazwyczaj, że kultura jako dziedzina życia jest niespecjalnie dobrze dotowana, wręcz słabo. I tutaj pragnę też polobbować przy okazji, skoro już mam 7 minut przy mikrofonie, żeby zarówno dziedzinę biznesu, jak i nauki, technologii zachęcić do tego, żeby wspierać również innowacyjne projekty kulturalne, bo dlaczegoż by nie miało być teatru tańca złożonego z hologramów? Podejrzewam, że gdybyśmy chcieli zorganizować coś takiego własnym sumptem, najzwyczajniej w świecie nie byłoby nas na to stać, gdyż są to nowe technologie, są to technologie, które są bardzo drogie, więc sztuka, kultura, chcąc iść razem, w parze, za rękę z rozwojem technologicznym, powinna mieć jakiegoś rodzaju wsparcie partnera, który mógłby jej to umożliwić. Zresztą, jak daleko szukać? Ostatni spektakl, o którym mówiłem, kolaż, w którym było wielu twórców z różnych dziedzin, także z dziedziny sztuk wizualnych, operujących właśnie projekcjami, programami komputerowymi, na których ja się osobiście nie znam, ale wszystko to miało być zintegrowane w taki sposób, żeby było, działo się na żywo. Oczywiście, gdybyśmy dysponowali lepszym sprzętem, po prostu lepszym sprzętem, podejrzewam, że można by było osiągnąć jeszcze lepszy efekt, żeby tę iluzję teatralną przedstawić jeszcze bardziej, żeby jeszcze bardziej móc oszukać widza, prezentując mu również zdobycze najnowszych technologii, jakie są obecnie dostępne na rynku. I w sumie tyle chciałem Państwu z tego miejsca powiedzieć. Bardzo dziękuję za uwagę. Thank you for your talk. And now we welcome Nasrin Sultanamitu, who will talk about her project TikTok. The floor is yours. Hello. First, I greet you all and I give a little more introduction about myself. Besides cartooning, I actually work as a science educator at university level. And every time we go to our classes, the science teachers and students, we say, yeah, learning science is fun. Is it really fun? The thing is this, like, when I was a kid, there is a page of our science textbook. It's about environmental awareness and eco-balance. Honestly, I didn't find it enough interesting, and I didn't find it that fun. But this blue guy, he actually made my childhood a fun thing, like environmental education. I wanted to learn it in this way, like some cool guy who actually want to make
some learning fun. Like the we want to save our environment, we want to make it a balance, but when it's written in a text, it wasn't interesting enough for me. But when about these cool stuffs, firstly, these were not very much local. I should mention, like, this 160 million people live in Bangladesh, and they speak Bangla, not in English. Firstly, there is no Bangla resource besides the textbooks which can supplement this, and these informal resources, they actually do not supplement the textbooks because we have some core knowledges in there and you want to get good grades in the examinations. So end of the day, you have to learn these stuffs, and when you go to the supplementary resources, you cannot actually get everything written in there because it's not Bangla. And again, about the issues, like when we study, like for example, global warming, the very common example we use it, like polar bear. The polar bear is going to extinct. Does it make any sense for a Bangladeshi kid? Because polar bear is not part of his or her reality. But if we know that Bangladesh is one of the countries who will suffer the most for global warming, a large portion of Bangladesh will go under the sea within 50 years. And it really does make sense to them. So when making additional resources, firstly, we have to make it interesting, and also we have to make it local in terms of language, in terms of issues, in terms of culture. And when we cannot provide it, we ask them to learn science, we ask them to build a science career, and we sympathize, like, oh, poor kid, because they are all drowned with so many information, so many things for going, running for the examination, learning for the good grades. And that is the situation that happens in the tertiary level. Because when tertiary level, we ask them to build a STEM career, the graph actually go downwards. The blue line actually indicates the male percentage and the green line is for female percentage. Both are under 20%. 20% of our kids go to build a STEM career, science career in tertiary level. And it's actually till 2011, now I don't have the recent data, but it's still below 20. So what can we do? That's why we actually introduced this project. This project is, okay, the first question is like, what is Tiktaalik? It's very much inspired by this guy and his exploration, like Tiktaalik, Neil Shubin. He first explored this animal, this fish-like animal, who actually first, he was the first fish who came to see what's beyond the ocean. And that's the spirit of Project Tiktaalik. Like, we want to promote science education not as a bunch of factual knowledge, but as an attitude to question why and how. That was our main idea. So we named our project as Project Tiktaalik. We want our kids to question why it happens, how it happens. Okay. And then we have the first idea of us is promoting science learning using cartoon and comics. So it's not unusual that I'm kind of biased to cartoon because it's also my career. And first, we are developing some web materials. You can go to that website. Still, it's under construction, but there's not much thing in there. You can go to the characters in the homepage. Can you click on the homepage? Okay, forget it. Go to the presentation. I'll explain there. Go to the presentation. Okay. Beside the web materials, we attended several outreach programs, and we have some few more in future. For example, like astronomical workshop, Project Tiktaalik took a two-hour session on our solar system. Actually, we introduced our solar system in a cartoon way. We introduced our planets and their orbits and all, and people really enjoy it. And our most emphasized project is science comics. Like, we have one in our hand, science comic. Science comic, I think many of us know about it. Science comic is the comic which actually used to promote science education, to promote science learning. Okay. Why science comic? I don't think it's need to be explained, because the right one, it was more interesting to me than some diagram when learning nitrogen cycle. So we introduced several characters, and it's my privilege to introduce this character in here, in Copernicus Science Center. He's one of our characters,
and we have Galileo, and beside these famous characters, we have some fictional characters as well. It's Pluto and Ringi. Okay, let's talk a bit more about Pluto the Magnifier. He magnifies stuffs. He or she, he is very gender neutral because he is a little superstitious, and we want to encourage girls doesn't mean we want to indicate boys are superstitious. So this character is gender neutral. He is curious, he or she, and emotional. And every time they try to be smart, they get into some troubles and seek help from Rinki. Shabjanta. Shabjanta is actually a Bangla word. It means wise. She is actually the counterpart of Pluto, who is the smarter one. She is smart, rational, brave, courageous, intelligent, and she loves science. She is very smart. She is very courageous. It's actually a deliberate attempt to encourage our girls to build a STEM career and to get confident that they can do it. The girls can be smarter, the girls can be rational, the girls are not some emotional geeks who actually go and only spend their days with makeup and all. So we want to use this character to encourage our girls. Okay, part of our science comic program, like I showed you, it was the first science comic in Bangladesh. It was published in last February. Galileo and Pluto was there, and I should mention, like, it was only the first science comic in Bangla language as well. And Bangla is the seventh most spoken language in the world, so I believe that this is actually a huge step for us. And beside that, we are actually regularly publishing our comic in our monthly magazine, which is widely popular in there. It has a huge circulation of 40 to 50,000 copy. So they publish two or three pages of science comic from Tiktaalik in regular basis. Okay. And beside that, we have some further plans like interactive apps, games, and many more science comic. Actually, these are the idea of Project Tiktaalik. Our main attempt is to promote science learning as a fun thing. Like, science is not a difficult subject anymore. Science is something, a lifestyle. Science is an attitude. Science is a view to see the world in a new way. And that's our idea. So another thing I should introduce, like, it's also a comic thing you can see in there. It was hanging in outside yesterday. It's actually another plan of us, our upcoming plan. Like, we want to introduce some role models in STEM career. We means actually four of us. Three of us are already in there. Bangladesh, Poland, Slovakia, and Indonesia. We want to explore four female role models in STEM, and we want to make some biographical comic book, including those characters. And I think, we believe that actually this project will be a very encouraging, it will play an encouraging role to encourage more girls to build a STEM career. And that was all of my presentation. Thank you. And after the presentation, if anyone wants to see the comics, and there are a few more comics, Bangladeshi comics for nutrition awareness, you can have a look. Thank you. Thank you. Thank you for this colorful presentation. Okay, and the next speaker is Krzysztof Kwiatkowski, who will tell us how art, STEM, and social sciences meet in the movie industry. Tak, to prawda. Dzień dobry. No tak, muszę uruchomić obie półkule, bo mam notatki po angielsku, ale rzeczywiście tak. Więc właśnie, myśląc gdzieś o tym wystąpieniu, które no, nie jest długie i no właściwie tak sobie myślałem, że taki czas na, z tego co pamiętam, na wypalenie papierosa, więc pomyślałem, że wolałbym mówić mniej głęboko z siłą rzeczy, ale szerzej, co też pewnie oddaje moje socjologiczne wykształcenie, bo wiadomo, że socjologowie mówią dużo na każdy temat, ale nigdy głęboko. Więc no właśnie, więc pomyślałem o takich drogach, którymi można pójść badając, obserwując właśnie związki kina, sztuki filmowej, filmu i no właśnie technologii, nauki, też fizyki. Więc pierwszą taką dosyć oczywistą jest badanie przedstawień, to znaczy badanie reprezentacji, tego jak przedstawiana jest nauka, naukowcy, nauki ścisłe w
kinie. I myślę, że to bardzo rzeczywiście też dużo mówi o społeczeństwie, ale nie chcę wchodzić, bo to pewnie zaraz Derek będzie o tym mówił, będzie świetnym przykładem właśnie tego podejścia. No ale rzeczywiście w tym bardzo dużo widać od takich klasycznych frankensteinowskich pytań, czy naukowiec jest odpowiedzialny za swoje dzieło i wynalazki, przez oczywiście cały science fiction, ale też biografie naukowców, którzy niestety zwykle w filmach popadają w schizofrenię albo w obłęd, ale to filmy. Od poważnych filmów, jak nie wiem, niedawno Gra tajemnic Alanie Turingu przez co zrobiłem z przymrużeniem oka, jak ona Spike'a Jonesa. Ja tylko chciałem tu zwrócić uwagę na jedną rzecz, że to też te przedstawienia i te reprezentacje naukowców, też one się bardzo różnią w konkretnych krajach i myślę, że to jest też nasza polska specyfika, że tak jak gdzieś właśnie w science fiction ta nauka jest porywająca, bardzo taka, powiedziałbym, futurystyczna, tak w Polsce mi się głównie kojarzą, że ta wstęp w polskim kinie z kinem moralnego niepokoju, gdzie rzeczywiście korytarzami Politechniki przemierzali studenci, profesorzy, przez kolejne gabinety przechodzili i rzeczywiście jakby czy Krzysztof Zanussi, który portretował mnóstwo fizyków, czy Janusz Kijowski, głównie pokazywali, że że cała inteligencja jest odpowiedzialna za społeczeństwo, że cała inteligencja ma nie tylko na reprezentanci nauk humanistycznych, ma na sobie odpowiedzialność, ale też, że właściwie nie ma nauki wolnej od pytań moralnych. No, w ogóle jeśli coś u nas jest, było wolne od pytań moralnych. No. Ale druga droga taka, która mi przychodzi do głowy, to rzeczywiście jest ten moment, kiedy, nawiązując do tej prezentacji o sztuce, że sztuka i nauka jakby nawzajem na siebie wpływają, współtworzą się, no to właściwie w kinie też istnieje niemal od początku, no, czy myśląc o pewnych teoriach, które inspirowały, myślę nawet o samym Eisensteinie, właściwie jednym z twórców w ogóle montażu, no, i najważniejszych rozwiązań montażowych, on też inspirował się tym, jak na przykład ludzki umysł odbiera, jak ludzki umysł odbiera pewne przekazy, ile dokładnie sekund ma trwać konkretne ujęcie, ile to wszystko ma trwać, żeby odpowiednio reagować na widza. To wszystko jest bardzo często, to wszystko jest poparte bardzo dokładnymi właśnie badaniami naukowymi. No właśnie. I natomiast ta trzecia droga, na której chciałem się skupić, to jest to pytanie, jak technologia sama, która jest wykorzystywana przy produkcji, ale nie tylko, też przy dystrybucji filmów, jak ona wpływa także na to, co oglądamy. I to nie mówię teraz o takim zupełnie oczywistym wymiarze, to znaczy tym, no właściwie całe kino jest, przepraszam, całe kino właściwie jest sztuką łapania światła przez dziurkę w pudełku, no więc jakby to, jak to pudełko jest zaprojektowane, jest dosyć istotne, to znaczy i mam tu na myśli właściwie wszystkie technologie kina, które były. Ale to znowu wydaje mi się jeszcze mniej ciekawe, choć oczywiście to też są wielkie pytania, no jak sposób widzenia świata poprzez kino, który strasznie wpływa na to, jak widzimy świat też. Tu znowu się te socjologiczne studia we mnie odbijają, ale rzeczywiście jakoś wierzę, że to ma straszne, że to ma duże znaczenie. Ale od właśnie dźwięku, koloru, teraz 3D, motion capture, no zresztą w pewnym momencie jak powstał dźwięk wielu wielkich reżyserów, w tym Hitchcock, uważali, że to jest wulgarne i że nie można tak naśladować rzeczywistości. Ale na czym chciałem się skupić, to gigantyczna rewolucja, w której żyjemy tutaj, teraz, no to znaczy cyfrowe kino i rewolucja cyfrowa. Zresztą był jeden reżyser, który przeżył wszystkie dotychczasowe rewolucje kina, Manuel de Oliveira, który umarł w wieku 107 lat, zaczął w epoce kina niemego, przeszedł przez kolor i jeszcze zrobił filmy na cyfrze. Natomiast myślę, że to niesamowicie wpływa też na to, jaki głos jest słyszany, czyj głos jest słyszany w kinie i w społeczeństwie. To znaczy gdzieś ten dostęp do cyfrowych kamer niewielkich, do których właściwie każdy ma dostęp, jest czymś więcej niż tylko rewolucją, która, nie wiem, pozwala licealistom robić filmy, czy pozwala każdemu spróbować. Jest też czymś, co niesamowicie demokratyzuje
kino, a przez to i przestrzeń publiczną. I znowu, no, są tacy reżyserzy, którzy po prostu od tego zaczynali, gdzieś poszli dalej. No nie wiem, Xavier Dolan, który jest teraz, no teraz już właściwie jest doświadczonym twórcą, bo ma 27 lat, ale już w zeszłym roku były takie wybrane jego filmografie. No też zaczynał na cyfrze, no ale to jest pewnie, on też i tak przebił. Natomiast niesamowite jest to, jak bardzo technologia pozwala przebić się głosom, które nie byłyby słyszane. Myślę tu na przykład, nie wiem, no, przychodzi mi do głowy Fincher Nation, Jonathana Caueta, bardzo takiego, powiedziałbym, chłopaka z problemami z Houston w Teksasie, który w pewnym momencie zmontował swoje nagrania domowe kręcone na taśmie Super 8, które i stworzył dziko przejmujący film o odkrywaniu swojej seksualności, ale też o dorastaniu w cieniu choroby psychicznej. I gdzieś ten film, no to nie są takie tematy, które byłyby chętnie wspierane przez wielkie studia, bo zwykle wielkie studia, no, wolą się trzymać z daleka od ryzykownych tematów, siłą rzeczy są konserwatywne. Gdzieś nagle jest w stanie dotrzeć do swoich widzów, tak samo jak Mandarynka niedawno, film, który obiegł cały świat, znów, no, studia niekoniecznie kochają filmy o transseksualnych prostytutkach z Los Angeles, a nagle on jest w stanie to zrobić iPhone'em w absolutnie kinowej jakości. I właśnie, no, czy w autorytarnych reżimach, tak jak w Chinach zupełnie się zmieniło to, o czym się opowiada dzięki Weibo, czyli chińskiego odpowiedniku Twittera i w ogóle jakby cała szósta generacja filmowców tam jest. Więc kończąc, chciałem tylko powiedzieć, że też nie tylko produkcja, ale też dystrybucja, też takie platformy, na przykład dla profesjonalistów, dzięki czemu te filmy docierają do festiwalowych programerów, którzy potem umieszczają na festiwalach. Dzięki temu, że są dystrybutorzy, dzięki temu, że kopie cyfrowe są dużo tańsze, nie ma już problemu stworzenia kopii właściwie. Całe VOD i streaming sprawiają, że te filmy mają... mają oddźwięk i czasem zmieniają prawo, tak jak Grbawica, no to akurat klasyczny film, ale Grbawica Jasmili Zbanicz o gwałtach wojennych w Bośni doprowadziła do zmiany prawa, ale czasem po prostu pokazują ludziom, widzą, że ze swoją innością nie są samotni, tak jak Jonathan Caueta, który właśnie powiedział mi kiedyś w wywiadzie, po premierze Star Nation spotkałem mnóstwo szalonych ludzi z zapleczem równie porypanym jak moje i z bagażem podobnie przerażających przeżyć. Dzięki temu umiemy się razem bawić i cieszyć ze wspólnych chwil. Dobrze wiedzieć, że nie jest się jedynym popaprańcem na świecie. I właśnie na to chciałem zwrócić uwagę, że technologia przez sztukę, że technologia prowadzi przez sztukę gdzieś do polityki czy polityczności, tak jak rozumiane przez Ranciera. Czyli de facto jakby te trzy płaszczyzny, które pozornie wydają się mieć mało punktów stycznych, w gruncie rzeczy są częścią, są częścią jednego świata i właśnie mogą doprowadzić do społecznej zmiany. No. Chyba, że oczywiście Donald Trump wygra wybory, ale to już też zwracam się do Derricka, żeby też wpłynął, żeby tak się nie stało. Dziękuję bardzo. Thank you, Krzysztof. So, last but not least, Derrick Ogrodny. Welcome. We already know a few things about your speech, but okay. The floor is yours. So, does this work? Can you hear me? That work? Okay, sorry. I could use a third hand. I didn't think I'd have to hold a mic and... I like to move around. So my name is Derrick Ogrodny. I work in media. And the problem with working in media is I can never just watch a film or a TV show and just enjoy it. I'm always picking it apart. I'm always looking at how it's made, the nuts and bolts. I'm looking at subtext. What was the screenwriter kind of unconsciously saying in his work? And I also organize a monthly series of horror movie screenings in Warsaw under the name Straszna Historia, or Scary Stories. And that's why I was asked today to speak about how science, STEM in general, is perceived in horror films. Where do I need to point this? There we go. I found the button. So the first question that maybe comes to mind is, why horror, other than the fact that I really love horror films since I was a kid? Why is horror an interesting subject when we're talking about science? Well, if we think about films as mirrors into the cultures that produce them, then horror films are reflections of what those cultures fear the most. It's a safe way for those cultures to address their fears through the form of entertainment. Now, unfortunately, science is perceived very negatively in
horror films. There's no other genre that dislikes science more than the horror film. And I was wondering why that is. Actually, I shouldn't even say science in general. It's more unchecked science. Science run amok. The scientist playing God, okay? And the personification of that is the mad scientist, right? We all know that icon. He's appeared not only in horror films, you see him in comedies. He's got, you know, really weird hair. He's really obsessive. He probably talks in a foreign accent, and he's really passionate about what he does, and he usually has evil intentions. And where do we get this iconic mad scientist? Well, most likely, most research points to this, is from Mary Shelley's novel Frankenstein from 1818, right? Which was very popular in its time. Also, the 1931 film adaptation of her novel, also called Frankenstein, directed by James Whale, which is one of the first bona fide classics of the horror genre. And it's really this film, Frankenstein, that cemented the image of the mad scientist in popular culture. A British writer named Christopher Frayling wrote probably the definitive book on the image of the scientist in movies. It's called Mad, Bad, and Dangerous, The Scientist in Cinema. And he surveyed 1,000 films that were distributed in the UK from the 1930s to the 1980s. And what he found is quite shocking. 30% of them feature a scientist or the creation of that scientist as the villain, almost a third of them. 39% feature threats produced by scientific research. For example, as I have on my slide, a creature from the Black Lagoon who came out of radiation, right? A mutated fish, half man, half salmon, I don't know what the heck he is. And unfortunately, only 11% of these films featured scientists as heroes, and that's quite alarming. Which leads me to ask, why are we so afraid of scientists? What have they done to us? And I came up with 3 points. And first of all, what's kind of scary is scientists have special knowledge that they could use against us, right? I mean, we wouldn't know better what they're plotting. They can be using it for evil purposes, such as Hannibal Lecter, you know, genius psychologists who, you know, can pick apart your brain and get you to do all kinds of nasty things and then let them eat you, I guess. Another thing is, even if the scientist isn't crazy, they tend to have, their goals tend to be immoral, as in the film Splice, which I will address in a bit. And also, we're afraid of the unintentional bad consequences of this research. So my example here is Jeff Goldblum in David Cronenberg's remake of The Fly, in which he becomes this, testing out a teleportation device to teleport his body from one end of the room to another, winds up kind of becoming this half-man, half-insect creature that spews up bodily fluids, as illustrated on the slide. Now, in the Victorian era, scientists were perceived as heroic explorers, especially in the works of Jules Verne, H.G. Wells, Arthur Conan Doyle. But something, the world really changed. Something happened in 1929 that changed everything. And that was the Great Depression in the United States. The institutions and experts that were seen as kind of the pillars of America, they failed, right? Entire industries were wiped out. People lost their jobs. Families lost their homes, wound up on the street. And suddenly, those experts became the villains. And amongst those experts, unfortunately, again, scientists. And in the 30s, this was like the era of the mad scientist movie. And they were doing outlandish things, like Dr. Moreau, who was creating hybrid species of men and animals. There's, you know, a scientist who made himself invisible for some reason. He had Bela Lugosi trying to create a death ray because he wanted to take over the world. I don't know why anyone would want to take over the world, quite honestly. It's not that exciting. Oops, sorry. Then in 1945, we had the first atom bomb test.
And subsequently, atom bombs were released over Hiroshima and Nagasaki. And suddenly, we had all these films in which giant monsters and radioactive mutants were terrorizing us. And this was a trend that we saw through pretty much all of the 50s and a good portion of the 60s. Also after World War II, we started hearing stories about human experiments being performed by the Nazis, racism disguised as genetics, and this was quite horrifying. This was quite a low point, I would say, in science history. And so, you know, this also fueled filmmakers' imaginations, and we got a bunch of films in which the mad doctor was experimenting on people. And then in later years, let's say the 70s and beyond to even to today, we entered the era of bioengineering, gene splicing, cloning, stem cell research, AIDS research. And suddenly we got a bunch of films that about mystery viruses that were threatening to wipe out humanity or turn them into flesh-eating ghouls. We had genetic mutations that were born because, I don't know, the wrong drugs were being administered to the mother when she was pregnant. Which leads me now to female scientists in horror films. Well, you know, they say art imitates life, and as you could expect, there are very few female scientists in films in general, let alone horror films. In all films, you will generally find less than a third of them are scientists are female. They tend to be more often assistants to male scientists, or the unwilling guinea pigs in some crazy scientist's experiment. Also, when we do have a female protagonist who's a scientist, she tends to be more concerned about dealing with some kind of personal issues than she is about her research. Male scientists tend to be very, very focused on their work, and they have a very noble goal in all of it. They want to save humanity. They want to cure cancer. They want to save children. Whereas the woman, she always has like some kind of private goal that she needs to accomplish, and that research is the road to it. And I'll give a few examples of that later. And then the female scientists tend to be sexualized. And I chose these very tacky clip art images because I Googled images of female scientists, and I got the one on the right. You know, she's in high heels and a short skirt and a lab coat. You know, that can't be conducive to working in a laboratory. And when I looked at how it was labeled, it just said female chemist. Now compare that to the gray-haired, serious scientist on the left, who's probably discovering that cure for cancer, whereas the girl on the right is probably thinking about, you know, going to the hairdresser later that day. Okay, and now I just want to give a few quick examples of some of the films that do feature female scientists in lead roles. This is a film from the 70s called Lady Frankenstein. If you could look at the poster, you know, it says she created the monster. I can't read it from here, only says something about satisfying her strange desires. Lady Frankenstein is, in this case, Tanya Frankenstein, who's the daughter of, you guessed it, Dr. Frankenstein, and she's just come back from university because she wants to continue in her father's footsteps and be a scientist. Of course, she wants to help him in the laboratory, but he doesn't want her to because he's been putting together human body parts from corpses and trying to create a monster. But that doesn't stop her. She decides to create her own monster. But while Dad was trying to crack the mystery of life, crack the mystery of life, she builds her ideal lover. That's kind of perverse, isn't it? Built out of spare parts. There's one very truthful quote in the film. She's asked at one point if it was difficult for her in university because her last name is Frankenstein. And she says, "No, not at all. It was more difficult because I was a woman." Next, we have Dr. Sarah Roberts from the film The Hunger. I'm sure a lot of you have seen it. It's
you know, kind of a classic, one of the best known vampire films ever. She's played by Susan Sarandon. In the movie, she's studying the aging process. She's trying to find the key to immortality. Only problem is she gets involved with her client, who happens to be a 2,000-year-old lesbian vampire, and she gets romantically involved with her, winds up getting bitten, and becoming a vampire, and achieving immortality in that way, not through her research, but by getting romantically involved with Catherine Deneuve. All right. Most recently, this is a film from the last 10 years, a film called Splice. I don't know how many of you have seen it. This one features quite a strong female scientist protagonist, played by Sarah Polley. Her character's name is Dr. Elsa Cat. And she and Adrian Brody in the film play a couple who are both scientists, and they've created a new life form. Okay, it's this worm-like kind of creature, and it's kind of cute. And Sarah, very selfishly, without consulting Adrian, has spliced some of her own DNA with this creature's, and the result is a kind of humanoid, half person, half don't know what to call it, creature with female characteristics. And we learn in the film that Dr. Elsa had a very strict upbringing with her mom. Her mom didn't allow her to play with dolls, didn't allow her to wear makeup, didn't allow her to wear frilly things. And so now that she has this child creature, who they call Dren in the film, she dresses her up in girly dresses, gives her Barbie dolls to play with, teaches her to dance, and she's obviously confusing her role as scientist with that of being a mother. And of course, there's this whole dichotomy between her and Adrian Brody's character, who he's the pure scientist. He feels that she's just gone too far in using her own DNA in this experiment, as you can see in his quote there. Sorry for the profanity. And this last example I'll show is actually the best example of all of them, because it's actually a very good example of a positive female character, scientist, in a horror film. It's a film, Mimic, directed by Guillermo del Toro, who also directed Pan's Labyrinth. I'm sure a lot of you have seen that. And in this film, Mira Sorvino plays an entomologist who is creates the story is that there's some kind of mystery disease that's crippling children all over the world, and it's being spread by cockroaches. Actually, it takes place in Manhattan, which is probably the capital of cockroaches, and she creates a species of insect that feeds on the cockroaches, effectively wiping out the disease-carrying species. The only problem is the species that she created, which was supposed to die off after 6 months because they can't reproduce, 3 years later turn up again, and it turns up they're not only reproducing, they're starting to exhibit human characteristics. But in this film, she doesn't have a hidden agenda. She wants to save children. She's a very, very strong woman, very positive, and I guess we kind of need more like her. If life is to imitate art, or art to imitate life, we need more female scientists, not only in the movies, but in life as well, in the real world. Thank you very much. Thank you. Thank you for this wonderful talk. So I dare to say that we have still time for some questions from the audience. Are there any? Oh, come on. I can't believe it. I think we are all shocked. I will have to get them. No one wants to be first. Yeah, I'll be the first one. Okay, so to give the questions, I will switch to Polish. Okay? So if somebody needs translation, please. Okay. Ach, teraz muszę użyć innej części mózgu. To nie jest łatwe. Bardzo dziękuję Wam za te wystąpienia. One były naprawdę inspirujące. To, co jest takim wspólnym mianownikiem oczywiście, to jest ta interdyscyplinarność. Gdzieś tam przenikanie się tych dwóch światów, sztuka z nauką,
polityką w pewnym momencie. I widzieliśmy bardzo fajnie, jak sztuka dużo czerpie z nauki inspiracji, potrafi ją przetwarzać i w połączeniu z nauką zmienić świat trochę, tak, i politykę, prawo. Jednocześnie czerpie, żeby budować pewne role, pewne wzorce. Czasami tu liczy trochę przekręcone postacie naukowców. Ale chciałam się zapytać was, jak z waszego doświadczenia, z tego, co już przeżyliście, co wam się wydaje, co można dać sztuka nauce, naukowcom, którzy niekoniecznie muszą korzystać z tego, czym jest w ogóle, z jakichś aktywności związanych ze sztuką, ale czy są jakieś umiejętności, kompetencje albo doświadczenie, które się zdobywa poprzez pracę w różnych dziedzinach sztuki, która może rozwinąć naukowców albo może im coś dać? Super. Raz, dwa, trzy, działa. Na pewno jest, co zauważyłem, będąc za granicą, coraz większy nacisk kładziony na to, żeby również naukowcy prezentowali swoje osiągnięcia w pewnej formie performatywnej. I są to takie krótkie slamy naukowe, nazwijmy to w ten sposób, więc na pewno sztuka performatywna w pewien sposób może wspomóc chociażby prezentację osiągnięć, co przekłada się dalej również na dalsze profity już takie osobiste, w sensie, że jest możliwość zaprezentowania swojej wiedzy w odpowiedni sposób, tak aby do innych dotrzeć. Mało tego, jeszcze z racji tej, że fascynuje mnie improwizacja jako dziedzina sztuki, wiem na pewno, że to pobudza kreatywność, że to powoduje, że człowiek inaczej patrzy na świat, inaczej odbiera bodźce i mówię tutaj zarówno o improwizacji słownej, jak i o improwizacji ruchowej, czyli tanecznej. Wydaje mi się, że to bardzo poszerza horyzonty generalnie człowieka, który z improwizacją spotyka się na co dzień, chociażby w takiej sytuacji, jak teraz też improwizujemy, prawda, pytania, odpowiedzi, więc improwizacja jest ciekawą sztuką. No właśnie. O, Agata? No, to jest na tyle trudne pytanie, żeby tak jednoznacznie powiedzieć, ponieważ jeśli dotykamy sztuki, a chcemy mówić o tym, co nam daje to w nauce, to tak naprawdę jest to mieszanie tych dwóch dziedzin, no, byśmy mówili o takich właśnie trywialnych rzeczach, które dla każdego wydają się oczywiste, ale ich nie wykorzystujemy i nie robimy tego. I to właśnie o to chodzi. Więc według mnie przede wszystkim naukowcom kontakt ze sztuką i na przykład, nie wiem, chociażby tu mówię, opowiem o muzyce, ponieważ mi jest najbliższa, no to przede wszystkim tutaj najważniejsza jest rzecz, że nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale generalnie nasz mózg po prostu się odnawia, odnawiają się neurony i tak naprawdę powinniśmy pamiętać o tym, że jeśli nawet nie nauczyliśmy się grać na jakimś instrumencie, będąc młodym, albo nie nauczyliśmy się wielu innych rzeczy, których po prostu chcieliśmy zrobić, to mamy tę szansę, dlatego że okazuje się, że jest tak zwane takie okno, kreatywne okno, które pozwala na to, że możemy nauczyć się na nowo rzeczy, których wcześniej się nie mieliśmy okazji nauczyć. O co chodzi? Dokładnie chodzi o to, że wystarczy po prostu zacząć słuchać muzyki. Okazuje się, że muzyka jest jedyną dziedziną, jeśli chodzi ze wszystkich sztuk artystycznych, która pozwala na to, że jeśli nawet, nie wiem, mamy już dużo więcej lat niż te 8, czy 10, czy 15, na to, że wzwala w nas na tyle taką kreatywność, że okazuje się, że jesteśmy w stanie nauczyć się rzeczy naprawdę nowych. I to wydaje mi się niesamowicie istotne, ponieważ nam ciągle gdzieś w głowie siedzi ten mit, że no okej, ale ja już jestem za stara, ja już jestem za stary, już w sumie nie ma mowy, żebym mogła czegoś się nauczyć, a to przecież nauczenie się nowych umiejętności niesamowicie wyzwala w nas kolejną energię do tego, byśmy byli bardziej odważni w naszych eksperymentach w laboratorium. Przede wszystkim chodzi o to, żeby wreszcie w tym laboratorium czuć taki na tyle duży luz w pracy,
pomocy, żeby nam przy okazji robienia bardzo poważnych eksperymentów przyszło do głowy, że a może zrobię sobie tak na wszelki wypadek, poeksperymentuję, zrobię, zaimprowizuję właśnie jakiś tak na szybko jeden eksperyment i może zobaczę, co z tego wyjdzie. W moim doświadczeniu wychodzi, że najczęściej te robione takie na szybko, przy okazji, dają lepsze wyniki i są one zaskakujące niż te, które ja tak usilnie siedzę i po prostu tam piszę i zastanawiam się, no może to wyjdzie, może nie wyjdzie. Więc myślę, że tutaj w tę stronę chciałabym zwrócić uwagę. Okay. Hello. What I think is, like we're talking about what art can do for science, better we ask ourselves, like, how can we make science for all? Like, we always like consider scientists or science as a separate genre or a certain group of people who do some stuff that general people doesn't have any idea about. Like he was presenting about the movies, why scientists are considered as a different community. That sometimes they're heroes, sometimes they're villain because we don't know what they're doing. It's like the old cult systems. Like in that way, art can help to communicate with the other people, the people there who are not actually affiliated with science jobs or something else. Like they have the responsibility to communicate with other people and make the picture clear. Like what are they doing? What are the scientists doing? What science really means? And science is not for some group of people. Science is for everyone. Who even not a scientist, who is works in arts area, who is maybe a philosopher, who is maybe he works in dance or music or writing, or who is a poet, who is doing anything and everything. They're also part of the community, and science works for the community. So the whatever we say, the cartoon or the music or whatever, I think that this could be used as a tool, as a very efficient tool, to communicate with the normal people, to communicate and to let them know what science really is, what the scientists are really doing. Thank you. Ja właściwie chciałem powiedzieć coś trochę w podobnym duchu, bo mam wrażenie, że, znaczy poza tym, że przemysł filmowy może naukowcom dać zarobić, ale to jakby, co też jest bardzo okej, ale też no, ta kultura popularna jest strasznie ważna. Na przykład bardzo, jakby słuchałem bardzo uważnie, że w ogóle słuchałem bardzo uważnie, też tego, co mówiłeś o horrorach, ponieważ no właśnie, no, kino jest w takim podwójnym zapośredniczeniu. Z jednej strony jest stworzone przez pewne wyobrażenia i jest owocem pewnych wyobrażeń o społeczeństwie, o świecie, stąd też tyle stereotypów, a z drugiej strony też to kształtuje. I właśnie kultura popularna najlepiej zarówno odbija pewne wyobrażenia społeczne, ale też je kształtuje i to jest istotne. Na przykład w Polsce było kilka takich przykładów, kiedy właśnie naukowcy weszli w mariaż z no, twórcami najbardziej popularnej formy przekazu, czyli po prostu seriali, telenoweli. I to w kilku momentach, zarówno naukowcy społeczni, z inspiracji socjolożki, profesor Łaciak, do której zgłosiła się holenderska ambasada, chcąc ocieplić swój wizerunek, z jej inspiracji nagle w serialu Na dobre i na złe pojawił się holenderski, mam nadzieję, że dobrze mówię, holenderski lekarz, który, jak się okazało właśnie, no, gdzieś tam zupełnie zmienił obraz tego Holendra, że to już nie tylko jest rozpasany palacz marihuany, tylko właśnie ten ciepły lekarz na dobre i na złe. Podobnie było z bardzo już jakby też jeszcze bardziej powiedziałbym donośnym przykładem, to znaczy z rakiem i tu znowu wydaje mi się, że to był rak jądra, ale nie jestem pewien. No. Natomiast chodziło o badania, chodziło o nakłonienie do badań w klanie. To znaczy, oczywiście w klanie pojawił się taki wątek właśnie nowotworowy, po którym niesamowicie wzrosła liczba osób, które poddawały się badaniom. To znaczy właśnie, to jest taka zarówno, znaczy, poniekąd też o tym wspominałeś, przepraszam, że tak na tym mówię. O popularyzacji, ale to jest też coś więcej. Z jednej strony popularyzacja, ale też jakby aktywne wprowadzenie poniekąd, jakby nakłonienie do wprowadzenia tej nauki w życie, jakby odkrycie jej praktycznego wymiaru. Super, dziękuję.
Just wanted to add, I was going to say that in Christopher Frayling's book, which I mentioned in my presentation, he talks at great length about how pop culture influences public opinion. It was exactly what you were saying, and that it works the other way as well. But he seems to think that that's much stronger than fears being of the public being expressed through films. I don't know if I completely agree with that, but it definitely goes in the other way. I mean, mass media are extremely influential to people, and especially in this day and age where people just kind of get knee-jerk reactions to things because they see a meme on Facebook and they just assume it's true. They don't even fact check. I can see how negative images or portrayals of science and scientists in films would influence public opinion. Yeah. Tak właśnie podsumowując, to widać, jak to jest ważny temat, znaczy połączenie STEM-u z nauką i widać też, jak to, z tego, co mówicie, jak na różnych poziomach to się przenika. Znaczy to jest sztuka może dać faktycznie narzędzia naukowcom, już konkretne, właśnie jak przedstawiać swoje wyniki, jak się komunikować. Jednocześnie może dać wzbogacić pewne umiejętności naukowców, właśnie bardziej kreatywne podchodzenie do swoich problemów, łatwiejsze eksperymentowanie, a jeszcze z innej strony może być medium do przekazywania ważnych rzeczy i kreowania tego, jakby wskazywania na pewne ważne tematy, które w tej chwili są na tapecie albo o których powinniśmy rozmawiać. Więc to jest niesamowicie ważny temat. Ja myślę, że on jest bardzo, bardzo szeroki i bardzo fajnie, że w ogóle tutaj zaistniał. Czy jest jakieś pytanie z sali? O, wspaniale. Tam, czy ktoś może podać? Ja mam pytanie, ponieważ w szkole jakby zaobserwowałam, że uczy się nas bardzo, przynajmniej w polskiej szkole, uczy się nas od najmłodszych lat, że ta sztuka, która jest bardzo często lekceważona w szkołach publicznych, w edukacji, jest to całkowicie oddzielona od nauki, tak, od STEM, więc uczy się nas, żeby albo iść w stronę sztuki, albo iść w stronę nauki. I nigdy nie mówi się o połączeniu tych dwóch dziedzin życia. I dlatego bardzo w ogóle podoba mi się, że taka dyskusja tutaj jest podjęta. I chciałabym się zapytać właśnie Państwa, jakie można rozwinąć strategie w edukacji, czy mają na to Państwo jakiś pomysł, jak zachęcić w ogóle młodych ludzi, którzy jednak mają wtłoczane do głowy, że albo to, albo to, jak ich zachęcić, żeby to połączyli i jakie właśnie strategie w edukacji można zastosować, żeby było więcej naukowców i artystów równocześnie. Dziękuję. Bardzo fajne pytanie. Nie wiem, czy słyszę wszystko, tak? Wszystko słychać. To zależy też od tego, czy ty pytasz o osoby, które na przykład są w podstawówce, gimnazjum, liceum czy na studiach, bo to jest wszystko też zależne. Może zacznę od tych najstarszych. Czyli na studiach najlepiej to po prostu, jeśli nawet jedziemy na politechnikę, bo ja ukończyłam politechnikę, biotechnologię i okazało się, że no, miałam właśnie tę decyzję, mam iść na studia muzyczne czy tutaj na... Chciałam się rozwijać wszechstronnie, więc uznałam, pójdę na politechnikę, ale zaraz jak tylko przyjechałam, po prostu zaczęłam szukać jakiegoś zespołu, orkiestry, która była przy politechnice, bądź przy okazji po prostu teraz niestety, znaczy na szczęście jest mnóstwo po prostu miejsc, w których możemy po prostu się rozwijać artystycznie i uważam, że to jest świetny pomysł. W ogóle na politechnikach zaczęły powstawać takie orkiestry, nie tylko na przykład politechnice łódzkiej, ale wiem, że i krakowskiej, i warszawskiej są z big band. To powoduje, że nagle okazuje się, że gramy w zespole, gdzie jest na przykład 30 osób i wszyscy są inżynierami. Jest to niesamowite, dlatego że nie dość, że się świetnie komunikujemy między sobą, jeśli chodzi o granie, ponieważ tu mamy międzynarodowy język muzyczny, to dodatkowo po prostu korzystamy i rozmawiamy na ten temat, a słuchaj, ja robię tutaj, programuję sobie, a ja zajmuję się komórkami macierzystymi, a ktoś inny zajmuje się chemią, fizyką, więc tak naprawdę
W taki sposób tworzy się świetne zespoły, w taki sposób zaczyna tworzyć się genialne projekty, dlatego że po prostu świetnie się dogadujemy między sobą. Jeśli chodzi o program i plan na to, jak to zrobić, żeby móc łączyć te dwie rzeczy, a nie dać się presji społecznej, która jest bardzo silna, to dokładnie o tym wiem, gdyż jestem tego przykładem jak najbardziej. I ja tylko bym radziła to, nie słuchać rodziców i nikogo nie słuchać, kto mówi, że należy się wyspecjalizować tylko w jednym. Ty możesz być ekspertem w kilku dziedzinach. Po prostu najlepiej jest wyłączyć trochę po prostu w tym momencie wszystkie opinie, które są, ponieważ według mnie są one nieprawdziwe. I ja sobie obiecałam, że chcę wybrać wszystko. To była i jest bardzo trudna droga i nie ukrywam, że wiąże się z tym, że niestety będzie trzeba bardzo dużo więcej pracować, ale to, co dostajesz w zamian, uważam, że jest warte, dlatego że pojawiasz się w miejscach nagle, w których spotykasz ludzi, których normalnie będąc tylko naukowcem na przykład nie spotkałabyś, albo będąc muzykiem też byś nie spotkała naukowców. I okazuje się, że nagle ktoś po prostu proponuje ci pracę tylko dlatego, że ukończyłaś po prostu drugi stopień szkoły muzycznej, tak jak mnie się zdarzyło. Dlatego, że ktoś wiedział o tym, że jeśli ja, będąc młodą dziewczyną i łączyłam i muzykę i naukę, więc pracowałam rano, byłam w szkole normalnej tak zwanej, a potem byłam w szkole muzycznej, pracodawca wiedział, że ja po prostu jestem zorganizowana, że na pewno jestem pracowita. I no, trudno powiedzieć, czego się mam nie spodziewać, no bo w sumie nie wiadomo, kim ja tak naprawdę jestem, co ze mnie wyrośnie. I w tym jest coś najfajniejszego, więc generalnie po prostu być odważnym, nie słuchać nikogo, tylko siebie i tak naprawdę nigdy nie rezygnować z pasji. To chciałam właśnie najbardziej powiedzieć. Przepraszam, że tak długo o tym mówię, ale to jest dla mnie niesamowicie ważne, dlatego że sama przeszłam tę drogę i nadal pomimo tego, że już jestem w jakimś punkcie, ciągle muszę, może już nie muszę teraz udowadniać, ale na pewno muszę dużo pracować, żeby pokazać komuś, że słuchaj, ja gram po południu, a rano idę do pracy i jestem w laboratorium. I dla mnie to jest moje normalne życie i nie jestem cyborgiem, i tylko po prostu to uwielbiam i czerpię z jednego, z drugiego. Trudno mi powiedzieć, gdzie i jak, ale to daje niesamowitą satysfakcję i trzymam kciuki. Dziękuję. Dziękuję. Okej. Okay. Hello. I want to share my opinion a bit listening to her. Like, I have been doing cartoons for newspaper for 7 years. So when I joined to university, it was the first question came to me, like, how are you going to manage? Because it's a science education, which is quite apart from cartooning or caricature or something else. Then the academy, we really do not appreciate using those comic graphics in the presentations and all. In the classes, all text and several huge diagrams and all. But the thing is, like she was, her question was like, it's like bridging the gap between arts and science. When in secondary schools in Bangladesh, the situation is worse because in grade 9, they actually have to choose one stream, either science or arts or business. So the person who actually choose arts, they only have 100 marks course for science, and he or she has absolutely no other relation with science. So sometimes it's really difficult to bridge the gap. And from our project, the project TikTeleke presented, from there we are actually trying to put these two things together. Like one of our outreach program I talked about, like astronomical, along with the Astronomical Association, we presented that session on solar system. We actually offered the participants to design some characters on our planets. It's like concept art of our planets. You consider the weight, the mass of the planets, you consider the orbital orbital year, you consider the characters of the planet, then you do some concept art. You bring out its character as an, not an object, as a person. So when you personify a planet, you have to use your creativity, apart from the science knowledge. So that's how we are trying to bridge the gap.
So within the informal education system, it's always not possible, and we are not very optimistic about that. So within the outreach programs that's in our control, we are trying to do it in our way. Thank you. Thank you. Obawiam się, że nie mamy już za bardzo czasu na kolejne pytania. Dziękuję bardzo. Dziękuję tutaj prelegentom i dziękuję Państwu za udział w tej sesji.